Cześć, witajcie, ja jestem Stalekis i stwierdziłam, że wiecie co, nagram dzisiaj, jeszcze do tego z GTA San Andreas, bo moja mama wreszcie odebrała telefon i powiedziała, że wróci za godzinę, więc stwierdziłam, że nagram jeszcze do tego z GTA San Andreas, osobiście wy ten odcinek dostaniecie jutro, no ale co być w tym odcinku, zamierzam zakładać misję główną w San Fierro, ponieważ do końca wodku głównego w San Fierro stało nam te 4 misje do zrobienia, więc zrobimy sobie te 4 misje w tym odcinku. Zaczynamy, z zimną krwią! Where I put it? Where the hell did I put it? Shit. Hey, Holmes, you okay? Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? Same place I bought my pants, Holmes. This is America. Stary, gdzie kupuję spodnie. To teraz to zaś Cezar naprawdę dowali konkretnie. No ale dobra, mamy ten pistolet od niego, no i spróbujemy. Zobaczymy, to nie spróbujemy, tylko zabijemy faktycznie Dizziego. No i wiesz, pora, żebyśmy tych faktycznie soków z syndykatu tylko zabili. Najlepsze jest to, że dzisiaj udało mi się zrobić cały wątek z nimi, no bo w sumie dzisiaj nagrałem odcinek, gdy się rozpoczynał wątek z nimi i również w tym odcinku. No dzisiaj po prostu, tego samego dnia, ja zakotę z nimi cały wątek. Można by za prawie cały wątek z Lafierą główny zrobiłem w tym odcinku. Prawie cały, no właściwie, po prostu chodzi o to, że prawie wszystkie misje łącznie w Lafierą zrobiłam dzisiaj, tak? No bo nie liczę oczywiście tych misji, które wykonywałam nie tak dawno w tym odcinku na 49, gdy się do Zampieru wybieraliśmy. No dobra, może nie będę chwalić z dnia przed zakładem słońca, no bo w sumie jeszcze tych misji nie wykonałam ostatnich Zampieru, no ale w tym odcinku zamierzam je wykonać i mam nadzieję, że znam, że je wykonać. No jeśli oczywiście nie będę faili, no to powinno się udać. Wow, spokojnie. Dobra. I zamierzam rozwalić, to jest przy okazji tego, ten samochód od Dizziego zamierzam rozwalić. Dlatego zamierzam rozwalić ten samochód od Dizziego, bo w momencie, gdy ja ten samochód rozwalę, no to on wtedy będzie uciekał na motocyklu. I wtedy łatwiej będzie go dorwać. Więc polecam ogólnie ten samochód gdzieś go rozwalić, bo wtedy łatwiej będzie to mi się wykonać. A teraz z kolei udajemy się na górę, no i idziemy tego gdzieś go zabić. No tylko policja oczywiście będzie trochę zaskadać, no ale mam nadzieję, że damy sobie radę. No i tak chyba ta policja by nas dzwoniła w trakcie misji. No dobra, gdzieś idziemy po ciebie, idziemy cię zabić. No i wiesz, prosto po skończyć. No, tak się można do niego dostać. Give me some room, bitch! No za długo to on tak za nie zabawił. It's that time of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me... You better make a bigger cut this week, Jizz. We running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling business. Don't you even raise your voice at me, asshole! Shut up, bitch! You funky ass. What a dick! Hey, Gigi, zaraz będzie twój koniec. Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man. Not a wise man, you know? Not a smart man, But dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling. Yay pushing.
piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. No, zapraszam. Ja się bez problemu z wami rozprawię. Gdzieś ucieka. Za niego czeka, go dorwę. Tak czy jak. Sansy, nie macie ze mną. Kto ma szczęście? Chodź. Dobra. Załatwione. No i teraz będzie o tyle spoko ta misja, że dziś będzie faktycznie uciekał na was na motocyklu, więc łatwiej będzie go dorwać. Dobra, dorwimy jakieś autko, no i ścigamy go. Bo policja nas to ściga. No ale dobra, mam nadzieję, że damy sobie radę, no powinniśmy sobie dać radę. Chodź tutaj! No jest ta policja, co tutaj atakuje. O, otopili się. I need you to meet me at Pier 69. We gonna take down the Loco Syndicate. Okay, Holmes, you need some backup? Nah, man, I got a cover. Po cichu, okej. Niech ci będzie sidzej. No, dokładnie po cichu to tego nie zrobimy. Rotę to zrobimy bardziej na głośno. No ale dobra, idziemy w takim razie, a co idziemy, właściwie to jedziemy od razu wykonać kolejną misję. Będziemy dalej likwidować ten syndykat Loco. Zabiliśmy w tym momencie dzidziego. Zabiliśmy dzidziego w tym momencie i... Następnie sprzątniemy Raidera i Tibona. Raidera to szkoda, że musimy ostatecznie zabijać, nie no. Stwórcy zdecydowali się na ten scenariusz, że on nas zdradził, choć no nie ma to oczywiście za tego sensu. Ale cóż, jak mus to mus. Klub Pier 69. Dobra, weź na górę i spotkaj się z Cezarem. Robi się. Więc sobie przygotuję snajperkę, bo będzie potrzebna. Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone security got here real early. They got men on the roof watching over the pier. Hey, okay. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. No właśnie. No dobieramy się za to w takim razie. Kurde. Dobra, załatwieni. Ja zaraz przyjedzie T-Bone i się nim zajmiemy. Teraz przy okazji Raidera jest to zabijemy. Jest T-Bone. Snake Rider. Look at that fool. Hanging out with the ballers like they was lifelong pals. A tak bardzo był zagrożony kiedyś. Something ain't right. Where's Torino? No, przytulili się. A to z nich psaciela. Chopper inbound! That's gotta be Torino. No, Torino ucieknie. Oh shit, he'll see the bodies on the rooftops. It's too late, man, he's tripping out, Holmes. No, Torino się wycwanił i nam uciekł. So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Idziemy zabić Raidera. T-Bone'a. Dobra. Idiota. Idiota. Si za serio, naprawdę. Dobra. Schodzimy na dół. Schodzimy na dół i idziemy zabić T-Bone'a. Powiem tak. Ja wam się Cezary nie przejmuję. Ja zamierzam T-Bone'a
zaatakować z drugiej strony. Od tej strony go zamierzam wziąć. Hibon! Ona jest tutaj, widać. No, łatwo poszło. Mendez, I see you, Reefa motherfucker! Rozcelany. No, no teraz Alekar, z nim bezwod pójdzie. Can't stop me! He's headed for those boats! Don't worry about it, I got this! Hej Raider, jestem ciekawa co zrobisz, gdy cię zastrzelę ze snajperki. No, to zagnamy Raidera. Serio, dopiero co Caesar był dosłownie koło mnie. Nie ma pytań, dopiero co Caesar dosłownie był koło mnie, a teraz do mnie dzwoni z tą akcją, tak? No i ta gra naprawdę jest pozbawiona logiki w takich momentach. No ale właśnie to jest taki szybki sposób na zabicie Raidera. No co, jedziemy teraz... do garażu ponownie. No i będziemy wykonywać kolejną misję. Dwie misje zostały. Do końca wątka Sound Fiero. Do wątka głównego oczywiście. Tylko sobie zapiszę grę akurat przed tą misją, bo to jest na tyle... trudna misja, że mogę tutaj zginąć. Faktycznie, więc to sobie na tę grę zapiszę. Dobra, nie dojdziemy na miejscu, zapisa sobie grę na tym sejfie. No i rozpoczynamy kolejną misję. Jest to tylko dwie misje do końca głównego wodka z Sampiero zostało, więc mam nadzieję, że uda mi się spokojnie wykonać. Rozpoczynamy kolejną misję. Ostatni lot Torreda. No, ja to od tego nagrywam dzisiaj, czyli czwartek, ale na jutro, czyli piątek, bo jutro dopiero wam będę mogła te odcinki powiedzieć, tak, no to będziecie mieli co odcinki sound raz jutro. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. No. Ale tam Torino kręci, ale dobra, idziemy go zabić. No to leci znowu muzyczka z Trackera. I z tego typu gierek. Dobra, no, mam nadzieję, że uda się tego Torino bez problemu załatwić. Tutaj w ogóle z policją będziemy zadzierać. A, tutaj się schował, skubany jeszcze. Dobra, wchodzimy na górę. No, ty widzisz, oni uciekają. Wow, kto to mnie tak scelił? To już tutaj do mnie nawala konkretnie. A ty! Jestem motocykli. Jedziemy za Torino. No nie! Ech. No i tego brakowało, żeby tutaj nie utknął. No ale trochę teraz cię straciłam. Myślę, że potem mi się zapisę grę. Dobra, gdzie jest ten helikopter w ogóle? Tutaj, okej.
Kurde! Ach. No policja! No powiedział tym, gdzie ma na celu tą misję jak najbardziej utrudnić. Dobra, w tym jest coś zatrzymam i bierzemy rakietę. No kurde, celuj w helikopter, a nie w radiowóz. Ej. Dobra, uda się, dobrze jest! Udało się, pięknie! Doskonale, to ruina nie mógł wtedy tej kuli ognia. A ładnie się, na ten helikopter zakasyłam i udało się bez problemu mi się wykonać, bo jeszcze jedna misja została do końca. Tyle te zapisy grę. Bo mamy życie, mamy to sobie grę zapisy, żeby to życie uspełnić. No i spróbuję podać tej mici bez kamizelki kuloodpornej. Myślę, że się uda, bo jest no, na kolejna mici, akurat taka trudna nie jest, to myślę, że bez problemu dam radę ją wykonać. To jest to, trzy misje wykonane w 16 minut. Dobra, zapisuję grę i bierzemy się za kolejną misję. Ostatnią misję główną w San Fierro. Krak, bum, bum. Carl! You're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. She's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No to akurat nie wiem, co się zarobi. Wydaje mi się, że teraz kłamie. Żebyś Hitler mógł bardziej usprawiedliwić to, że zabił Rydera. Me, man, you did something good, eh? Yes, you did, but this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory, and the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. No, Uzi nam dał kolejny cynk. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Dobra. Jedź po samochód z podłożonym ładunkiem. No muzyka z trackera. Zawsze na propsie. W ogóle nie wiem, z który to jest odcinek, ale chyba 58, tak mi się wydaje. Nie wiem, pogubiłam się w sumie, który to jest odcinek, ale będzie może 58, nie wiem. Albo 59. Albo to 56. No gdzieś w okolicach takiej liczby. She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool, good luck. Dobra, zawarły samochód w laboratorium, w którym produkowane są narkotyki. Ja to sprawa, już tam jedziemy. No, to ostatnia misja na dzisiaj, ostatni odcinek na dzisiaj. To jest, udało mi się naprawdę dzisiaj sporo ponagrywać. Dlatego stopnia sporo, że ten odcinek wydostanie się jutro, gdy ja nagrywam czwartek, to ten odcinek będziecie mieli w piątek. Nie wiem, ile mi się akurat uda ponagrywać w piątek, czyli w dniu, w którym wy ten odcinek dostaniecie. Akurat w piątek może być tak, no, raczej tych filmów ponagrywam mniej, no ale to w sumie dobrze, bo... ten limit się może przekładać za lata.
Ale dobra, wbijamy do fabryki. No dobra, sam. Nie macie szans. Dobra, wykorzystaj rampę, żeby wjechać do laboratorium narkotykowego. Ja teraz zaparkuję samochód obok kontenerów z chemikaliami. A ja jestem osobą, która wam rozwali fabrykę. No, ale teraz musimy do nim uciekać. Nawet mogę pominąć tych ludzi, którzy będą nas celać. Nie ma co się nim przejmować. Nawet nie tego zabiję. No, do widzenia. Kupcie sobie trąbkę do twierdzenia. Chcemy to być co? Dobra, mam ten pistolet, nie mam dać go. No dobra, postarajmy sobie trochę z tego pistoletu. Z drugiej strony do Ramos, to nie jest dobry pomysł. Strajmy z kocha. Spróbujesz kurde wycwanić. O. Aha! Auto widmo. Ludzie, dosłownie auto widmo. To auto samo tu przyjechało. Okej. Okay. No nie wiedziałam, że to auto jest z autem widmo przy okazji. Co to miało być w tym momencie? Nie no. Dosłownie auto widmo. Ja zabiłam tych... Zabijam tych gangsterów i to się okazuje się, że to jest auto widmo. Auto widmo, które samo potrafi jeździć. No dobra, no tego się naprawdę nie spodziewałam. No to jest przykład błysko kaskaderski, który udało mi się zalizać. Okej, okay, no to mam paucie. Albo i nie. A, dobra, jak tak zajęło, tylko... Przekaż, powiedziałem po kamizelkę jeszcze. Zanim wrócimy do garażu. O, i teraz możemy na ludzie wrócić do garażu. No i proszę bardzo, stary misje można by za to wykonane w przeciągu 25 minut, więc bardzo szybko mi poza z tymi misjami, bardzo sprawnie też. No ale zaskoczyło mnie to, że to auto to jest auto widmo. No ale dobra. Jesteśmy na miejscu, misja wykonana. No i to jest koniec wątku tego San Fierro. W kolejnym odcinku będziemy zbierać ostrygi, no bo już mam odblokowane raz motoraz, więc w kolejnym odcinku weźmiemy się za zbieranie ostryg. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. No, trochę to sumienie, zanim wezmiemy się ponownie za fabułę. Mamy 49% gry. Move your body, move your body. Don't hit me, I might cry. Policja znowu atakuje. Ja sobie grę zapisa. No już nie ma policji. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contacts to like get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale.
And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holla at you. No, to są akurat być pomocne. No ale teraz będziemy je wykonywać w swoim czasie, ale w kolejnym odcinku ja się będę zabierał za zbieranie ostryg. Zbieramy wszystkie ostrygi, żeby mieć to nagrodę za zebranie wszystkich ostryg. No ale to już będzie w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną ja to noc na końce. To będzie na tyle. Bywajcie.